Ciao a tutti, jesteś na kanale Kuchni Włoskiej. Kanał się nazywa Mangiare Łebki. Co to znaczy mangiare? Mangiare znaczy jeść. Co ja mam w ręku? Pataty, czyli kartofle, ziemniaki. Na live'ie ostatnim, przedostatnim obiecałam, że zrobię pączki kartoflane i oto dzisiaj nadszedł moment, żeby je zrobić. To są wyśmienite pączki, które nie wymagają dużo pracy. Niepotrzebny jest proszek do pieczenia, ani drożdże. Są rewelacyjne i nic mi nie pozostaje, jak zabrać je do przepisu. A jeszcze jedno. Jeżeli Ty jesteś pierwszy raz na moim kanale, to bardzo i to bardzo Cię proszę, zostaw subskrypcję, a nie pożałujesz. A teraz idziemy właśnie robić te pączki. Potrzebne nam jest kilogram gotowanych ziemniaków, 4 jajka, 2 łyżki masła, 1 cebula, 4 łyżki mąki, 2 łyżki kwaśnej śmietany, sól, pieprz, olej do smażenia. Teraz kochani, ja obiorę te ziemniaki. Tak wygląda. Łyżkoma cebula, ja włączyłam gaz i teraz przełożymy ją na talerz, żeby nam szybciej ostygła. Teraz muszę rozdzielić żółtka od białek. Żółtka wrzucamy do ziemniaków, białka ubijemy ze szczyptą soli. Białka już są ubite na sztywną pianę. Zabieramy się teraz za nasze ziemniaki. Posolimy, popieprzymy. Dodamy cebulę. Cztery łyżki mąki pszennej. Dwie łyżki kwaśnej śmietany 18%. Tu wszystko zamieszamy. Muszę spróbować i zobaczyć, czy nie należy posolić. Widocznie za mało soli, trzeba posolić, doprawić do smaku. Tym bardziej, że ziemniaki były gotowane w mundurkach bez soli. Teraz dodaję moje ubite białka. No i czy trzeba to wszystko ładnie połączyć. No idziemy smażyć. Sprawdzimy, czy nasz olej jest już gotowy. O, widzicie? O, jest gotowy. W takim razie już możemy wrzucać nasze pączki. Tutaj sobie przygotowałam talerz z ręcznikiem kuchennym i teraz na ten gorący olej wrzucamy nasze pączki. Smażymy na nie za zbyt wysokim ogniu, mieszamy, przekręcamy, tak żeby nam się zarumieniły i wyciągamy później naszą łyżką cedzakową. No, a te musimy jeszcze podsmażyć, o widzicie, trzeba je przekręcać. No już te są gotowe. Zobaczcie, jak wyglądają. I zaraz wrzucimy następne. No i tak jak mówiłam, wykładamy na talerz.
Pani dobra, czekać. Róbcie subskrypcję, lajkujcie, komentujcie, wpadajcie na moje strony społecznościowe, a tu czekamy na nasze wspaniałe pączki kartoflane. Jeszcze jedno, jeżeli Wam wpadną takie właśnie od kartofli małe części, to trzeba wyłowić, bo później będzie nam się palić i będzie śmierdzieć. Tutaj odłożę. Także sprawdzajcie, czy nie ma takich rzeczy. Nasze pączki układamy na różnych talerzach. Chodzi mi o to, że nie możemy układać jeden na drugim, gdyż są bardzo miękkie i by się przygniotły. Włoskie krokiety. Już są gotowe. Zobaczcie, jak wyglądają. Zresztą widzieliście, jak robiłam. To są pierwsze, więc nie są tak gorące, jak te ostatnie. Kolor mają mieć taki. Już Wam mówię, jak smakują. O, tutaj położyłam zieleninę, ale ja zieleniny nie będę jadła teraz. Jemy albo z kwaśną śmietaną, albo z jogurtem naturalnym. O. Przypominają krokiety włoskie. A muszę zobaczyć dobrze przepis, to może Wam zrobię. Ja to wiecie. Obiecuję dużo, ale nie zawsze mam tyle energii i siły robić wszystkie przepisy. Pysznutkie. Jak za mało słodne, to zawsze można sobie posolić. Słuchajcie, zapraszam Was na mój kanał. Róbcie takie wspaniałe pączki, są rewelacyjne i zapraszam na moje przepisy i co powiem, buon appetito, ciao a tutti!